Siemanderko, witajcie. Dawno mnie nie było, a to dlatego, że miałem kupę roboty, miałem naprawdę dużo zleceń i nie za bardzo mogłem pozwolić sobie na to, aby cokolwiek live streamować. Tymczasem wracamy online, jestem już w końcu, mam nadzieję, że się cieszycie. Ja w tej chwili jestem za sterami Iveco, a może raczej Ivedo, i muszę zawieźć tą oto koparkę do Rotterdamu. Tak więc mamy o czym pogadać dzisiaj, dlatego że podczas postoju tutaj w nocy, wyobraźcie sobie, obczaiłem coś, co całkiem mi się spodobało, lecz to jest jeszcze we wczesnej fazie beta. Jest to gra, która nazywa się Don't Strafe. Całkiem fajna, przygodowa gra z elementami craftingu, znanego między innymi z Minecraft. Oj, chyba się nie zmieszczę w bramę. Nie zmieściłem się. Bardzo niedobrze, trzeba wycofać. Tak więc za chwilkę opowiem wam więcej na temat Don't Strafe, ale zanim to nastąpi, muszę zmieścić się w tą bramę. Dobrze, wycofam trochę. Muszę większym łukiem tutaj wjechać. Mam nadzieję, że teraz mi się uda. Tak więc koparka do Rotterdamu będzie kolejnym zleceniem, które otwiera mi drogę na świat. Dlaczego? Dlatego, że moim celem tutaj jest zwiedzenie jak największej liczby miast, zanim przystąpię do swojej własnej prywatnej, do otwarcia swojej prywatnej działalności, w której to oczywiście przede wszystkim chciałbym kupić swoją własną, wymarzoną ciężarówkę, bo na razie wszystkie, które mam do dyspozycji, są ze zleceń firm, więc w żadnej z nich nie mogę się za bardzo zadomowić, ani ich modyfikować nie można, ani tak naprawdę nie można robić nic, tylko trzeba jechać i dostarczać towar razem z ciężarówką na miejsce. No cóż, takie życie, od czegoś trzeba zacząć. Aczkolwiek powiem wam, że te ciężarówki niektóre są w bardzo dobrym stanie. Firmy transportowe mają całkiem dobry sprzęt, więc nie ma co marudzić. No i dobrze, powoli będziemy wyjeżdżali stąd. Jestem teraz w Belgii. Niezły ruch. A skoro już wspomniałem o grze Don't Strafe, chciałbym wam przedstawić film, w którym nagrałem na laptopie to, jak grałem sobie w tą grę, i może troszeczkę wam opowiedzieć o niej, dlatego że gra jest warta uwagi i osoby, większość, wydaje mi się, większości z was, wam się spodoba, gdyż ja mam całkiem przyjemne doświadczenie z tą grą i powiem wam, że naprawdę warto jest chociażby obejrzeć film. Aczkolwiek ja właśnie na YouTubie zobaczyłem tą grę pierwszy raz i powiem wam, że po samym filmie nie byłem do końca w stanie stwierdzić, czy ta gra mi się spodoba, więc zakupiłem ją sobie i przetestowałem. Tak więc może włączę już ten filmik, gdzie on jest. Gdzieś tutaj był. O, tu jest. Dobrze, wskoczę sobie teraz dokładnie za chwilkę na autostradę, a wam opowiem, jak wyglądała moja przygoda z grą Don't Strafe. Na początku budzimy się w jakimś dziwnym świecie i jeszcze bardziej dziwny człowiek proponuje nam, byśmy sobie coś tam zorganizowali do jedzenia, bo źle wyglądam i tak dalej. No i mamy tego oto małego człowieczka zwanego Wilson, o ile mnie pamięć nie myli. I Wilson ma za zadanie przeżyć. To jest główne zadanie, które na pozór wydawałoby się proste, lecz wcale tak proste nie jest. Co najśmieszniejsze, to to, że jest tu bardzo wiele elementów podobnych właśnie do gry Minecraft, między innymi zbieranie różnych rzeczy, a potem robienie z nich kolejnych rzeczy. Tak więc tak zwany crafting tutaj obowiązuje. I po lewej stronie mamy taką jakby zakładkę, w której możemy sobie te przedmioty tworzyć. Mamy narzędzia do roboty i co najciekawsze jest to, że właśnie aby ściąć na przykład choinkę, trzeba zrobić siekierkę,
Z siekierki z kolei możemy korzystać przez ograniczoną ilość czasu. Wiadomo, największe drzewa możemy chyba zebrać 4, o ile mnie pamięć nie myli. Ilość razy, jaką możemy użyć dany przedmiot, jest wyrażona w procentach, właściwie jego przydatność. No i wiadomo, marnuje się, jeżeli zużywamy dany przedmiot czy dane narzędzie. No i zbieramy sobie drewno, a tak naprawdę wszystko, musimy zbierać wszystko. Ze szczególną uwagą musimy zbierać przede wszystkim jedzenie, ponieważ to jedzenie decyduje o tym, czy przetrwamy, no i materiały, które pozwolą nam przeżyć noc. Mimo tego, że noc nie jest wcale krótka, to nie należy też do najdłuższych. Wiadomo, jeżeli dzieje się coś złego, to zdaje się to trwać w nieskończoność, ale tutaj macie po prawej stronie u góry na zegarze, takim śmiesznym zegarze, macie wyznaczone strefy. Żółta strefa jest to dzień, jak widzicie, południa już nam minęło bardzo szybko. Czerwona strefa to jest strefa zachodu słońca, która informuje nas o tym, żebyśmy sobie przygotowali już miejsce do noclegu. Natomiast niebieska czy granatowa strefa to już jest strefa nocy, w której wszystko wydarzyć się może i lepiej, żebyśmy mieli zapas jedzenia i zapas ognia, który uratuje nas przed zgubną ciemnością. No i ja sobie tak chodzę i zbieram trochę jedzenia, sobie zbieram. O, a tutaj indyk wyskoczył z krzaczorów, gonię go. I sure showed him, z pewnością mu pokazałem. Tak więc popędził indyka, niestety nie mogę go dogonić. Kontynuuję dalej zbieranie przedmiotów, bo jak już mówiłem, jest to najważniejsze w tej chwili. Co jest najgorsze, to to, że niestety musimy uważać na to, co zbieramy, dlatego że mamy bardzo ograniczoną ilość miejsc w ekwipunku, więc nie wszystko nam się zmieści. Rzeczy najbardziej potrzebne najlepiej jest od razu craftować, żeby po prostu zrobić miejsce dla innych rzeczy. No ale na początek kilka miejsc nam wystarczy. Potem będziemy mogli robić skrzynie, ale to wszystko jakoś tak z czasem przyjdzie. Ale żeby robić skrzynię, to również potrzebujemy coś innego, do czego przejdziemy później. Tymczasem możemy zrobić kilof, z którym będziemy łupać kamienie. W takich skałach możemy znaleźć różne przedmioty, właściwie nie tyle przedmioty, co surowce. Surowce te posłużą nam do budowy kolejnych nowych rzeczy, między innymi mamy tu kamień. Możemy znaleźć tutaj chyba żelazo, ile mnie pamięć nie myli, albo krzesiwo, no i samorodki złota. To jest najfajniejsze, ze złota będziemy mogli sobie zrobić science machine. Lecz żeby ją w tej chwili zrobić, potrzebowałbym jeszcze troszeczkę kamienia. Tak więc niedługo ją sobie zrobię, a po co ona będzie, to się okaże już niebawem. Kontynuuję zbieranie surowców, noc już jest coraz bliżej. Najważniejsze to to, żeby właśnie uzbierać jeszcze trochę kamienia, który jak najbardziej się przyda, kolejny samorodek. Świetnie. No i cała ta trawa, która tutaj rośnie, również się bardzo przydaje, dlatego że między innymi można sobie zapalić ognisko w nocy. No i nadszedł zachód słońca. Zachód słońca, co on oznacza? Oznacza to, że niedługo pojawią się złe bestie. O, i mamy science machine. Teraz dzięki niej, jak widzicie, nasz crafting się powiększy. Możemy tutaj craftować zupełnie inne przedmioty. Jest ich dużo, dużo więcej. Jeszcze zbiorę sobie tylko trochę trawy, żeby mi starczyło na całą noc, bo będę musiał dosłownie za chwilkę rozpalić ognisko. Życiodajne ognisko. No, także powiem wam, że bardzo przyjemnie się gra. Ogólnie Wilson jest postacią, która jest raczej alchemikiem i takim wynalazcą, nie wiem, bardziej naukowcem chyba, więc jego gałęzie tego craftingu będą ograniczone raczej do spraw takich związanych właśnie z
nauką. Tymczasem mamy jeszcze do dyspozycji dwie zablokowane postaci, którymi się za bardzo nie zajmowałem, gdyż po prostu były zablokowane. No i mamy noc. Rozpalone ognisko, teraz jeszcze troszeczkę sobie zjadłem, żeby, jak widzicie, tutaj po prawej stronie mamy na żółtym polu pasek żołądka, który informuje nas o głodzie. Głód wpływa na, o ile się nie mylę, wpływa na jakość naszego zdrowia, więc tutaj też należy zwracać na to uwagę. Ech, i co my tu mamy więcej? Niech no spojrzymy w ten crafting. Mamy bronię. Locksuit. Locksuit to jest chyba zbroja. Tak mi się wydaje, że to jest zbroja. I spear. Spear to jest chyba włócznia. Bo mamy do zrobienia ją z patyków, z trawy i z krzesiwa. Więc wydaje się, że to jest właśnie włócznia albo taki kostur. Nie no, kostur to nie. Kostur to raczej nie. Coś na styl włóczni. W narzędziach mamy skrzynię, w której możemy przechowywać przedmioty. Mamy tutaj jeszcze beebox, czyli to jest chyba ul, z tym, że taki bardziej, wiecie, cywilizowany ul, dlatego że w tej grze występują ule, ale trzeba na nie napadać i osy mogą nas, pszczoły mogą nas pogryć. No i mamy pig house, czyli domek dla świń, więc można sobie tutaj założyć swoją własną farmę dającą jedzenie. Dalej mamy inne przedmioty. Mamy linę do wykraftowania, boards, to są chyba jakieś tablice, ale nie jestem do końca przekonany, czy mam rację. Cut stone to jest cegła, nic innego jak cegła, tak naprawdę jest to wyrzeźbiony kamień, z którego również później możemy coś kraftować. No i mamy jeszcze magię, nit i coś tam. O, tak się zagadałem, że nawet nie zauważyłem, że dzień przyszedł. Dzień drugi będzie praktycznie opierał się na tym samym, co dzień pierwszy, ponieważ trzeba na samym początku zbierać jak najwięcej przedmiotów, które głównie przeniesiemy w jedno miejsce. O, tutaj nawet mamy mapę i zobaczcie, mapa nam wskazuje wszystko to, co mamy dokładnie na niej, czyli te wszystkie krzaki, tą maszynę, którą postawiłem, krzaczorki z jedzeniem, z jagódkami, czy jak to inaczej tam można je nazwać. No wiadomo, to wszystko jakoś tam zgrywa się w jedną całość. Cholera, deszcz zaczyna padać. Nie dość, że noc przyszła, to jeszcze deszcz pada. To jest po prostu idealna pogoda na pomarudzenie. Ale jako, że mamy już niedługo, bo niecałą godzinkę, chyba godzinkę mamy do celu naszej podróży, to i deszcz nie powinien nam przeszkadzać. Że ciemno jest, cholera, no jak ja nie lubię jeździć po ciemku. Dobrze, będę musiał zwrócić teraz większą uwagę na to, co się dzieje na drodze, bo doświadczenie podpowiada, żeby zbytnio się nie rozpraszać, tym bardziej w tak utrudnionych warunkach. Tutaj możecie sobie cały czas podglądać to, co ja robiłem w Don't Strafe, czyli wiadomo, no zbierałem dalej przedmioty, bo w tym momencie jest szansa na to, żeby te przedmioty zbierać. Należy pamiętać, aby zbierać jedzenie. To jest podstawa. Jak zbieramy jedzenie, to przeżyjemy, wiadomo. Musi być coś, dzięki czemu rozpalimy ognisko na noc i musi być jedzenie. To są dwa priorytety, które należy wykonywać najpierw, a dopiero potem można zająć się tymi pobocznymi rzeczami, które rozproszą naszą uwagę oczywiście od tych priorytetów. Czasami po prostu człowiek się może zapomnieć i może, no niestety, zabrnąć w kozi róg. Nadejdzie noc, okaże się, że po prostu nie ma nic do jedzenia, nie ma czym rozpalić ogniska, albo ognisko po prostu zgaśnie w połowie drogi, w połowie nocy. I co? No i gleba, no i koniec, więc trzeba naprawdę uważać na to, a ja też muszę uważać na drogę, dlatego że są straszne warunki, naprawdę wszystkie samochody bardzo powoli jadą, mi zostało już niewiele kilometrów, praktycznie dojeżdżam do Rotterdamu, stoi cały czas koparka na miejscu, więc jest dobrze, naprawdę
trzeba być czujnym. Mimo że jedziemy na autostradzie, to zobaczcie, jak te samochody bardzo wolno jadą. Muszę się pilnować niestety. Na każdym kroku czyha tutaj jakiś wypadek i lepiej być o krok od niego, o krok przed nim, krok przed jakimś nieszczęściem. Chociaż jak dla mnie to odrobinę za wolno te samochody jadą. Mgła jest straszna. Niestety trochę ona przeszkadza w prowadzeniu auta, ale na szczęście droga jest szeroka. No, a w Don't Strafe, co słychać w Don't Strafe? Prowadzę sobie cały czas auto, w międzyczasie pokazując wam to wideo, w którym zbieram sobie dalej te przedmioty i przygotowuję się do drugiej nocy. To już jest końcówka, nie będę was bardzo zamęczał tym, jak grałem sobie w tą grę. Tutaj chciałem być mądrzejszy, ale trzeci pas się skończył. Więc nie wiem, może jeszcze kiedyś sobie w nią pogram, zobaczymy niedługo, jeżeli coś się wydarzy. Tymczasem chciałem po prostu wam zaprezentować, jak ja sobie radziłem. Chciałem wam pokazać, jeżeli jeszcze nie widzieliście tej gry, żebyście sobie rzucili na nią okiem. A ja już praktycznie jestem w Rotterdamie. Dosłownie jeszcze chwila, tylko te samochody nie dają mi możliwości, żeby jechać chociaż odrobinę szybciej. Dobrze, tutaj skręcam w prawo. Straszna ciasnota. Ciemno, mokro, mgła. Jest okropnie. No, pogoda w Rotterdamie nie będzie rewelacyjna, niestety. Dobra, może wyłączę już to wideo. Jesteśmy w Rotterdamie. Trzeba teraz jeszcze znaleźć firmę, która mieści się na końcu tej ulicy. Potem trzeba w ostatnią skręcić w lewo i zaraz będzie za drugim skrzyżowaniem firma. Świetnie, zjadę sobie na lewy pas, bo to już jest to skrzyżowanie. Najtrudniej będzie zaparkować. W takich warunkach ciężko się parkuje, ale ten manewr mam dosyć przećwiczony, więc nie powinno być większych problemów. Okej, jedziemy tutaj w lewo. Świetnie. Większym łukiem, wiadomo, lepiej mieć zapas, żeby no nic tam nie zawadzić, chociaż na skrzyżowaniach raczej nie powinno być z tym problemu. Dobrze, i mamy firmę tutaj po lewej, już wjeżdżamy, już zlecenie jest praktycznie wykonane. Ja sobie będę powoli parkował tutaj, a w międzyczasie jeszcze chciałbym z wami porozmawiać na temat treści tego odcinka, który był całkiem taki testowy. Chciałbym się was zapytać, czy podobała wam się taka forma odcinka, gdzie po prostu pokazywałem wam, co robiłem na postoju. Nie chciałem gadać o dupie Maryny, wiecie, bo praca w ciężarówkach to jest praktycznie samo podziwianie otoczenia i głównie zwracania uwagi na to, co się wiezie i na to, by dowieźć to bezpiecznie, więc musiałem jakoś was też zabawić. I pytanie do was, czy podoba wam się taka forma filmów, właśnie jaki był dzisiaj? Jeżeli tak, będzie tego więcej. Jeżeli nie, nie będę mieszał. Może będę bardziej gadał o sprawach życiowych, to już wszystko zależy od was. Myślę, że komentarze powinny ułatwić mi podjęcie decyzji. Okej, teraz parkowanie, najważniejsze. Tutaj będzie trudny manewr, dlatego że chyba troszeczkę za daleko podjechałem do tyłu, ale uratuję sytuację. Maksymalnie skręcę naczepę, wyprostuję ciągnik. O, tak powinno być dobrze. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze, o, i teraz jest idealnie. Dobrze, teraz skręcimy koła maksymalnie w lewo. Wyprostujemy ciągnik, wyprostujemy naczepę i będzie można swobodnie sobie zaparkować do tyłu. No, do was, cóż, chciałbym was pozdrowić, podziękować za aktywność pod moimi filmami. Cieszę się, że wam się podobają takie streamy prosto z kabiny. I niedługo pewnie zobaczymy się z powrotem, o ile mnie, wiecie, nawał roboty nie przywali i będę miał czas na to, żeby prowadzić takie live streamy, bo muszę wybierać sobie
raczej takie luźniejsze dni, kiedy wiecie, te zlecenia nie są takie hardkorowe, kiedy nie trzeba gnać na łeb na szyję, bo ostatnich kilka było właśnie takich, że niestety nie mogłem pozwolić sobie na odrobinę rozluźnienia podczas prowadzenia auta, więc i filmów nie było. No ale wiadomo, jakie jest życie. Trzeba po prostu wiedzieć, kiedy na co można sobie pozwolić. I tutaj już praktycznie zaparkowałem, więc powoli się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam teraz do komentowania, żebyście wyrazili swoje zdanie na temat tego, co Wam przed chwileczką powiedziałem, jak i na temat dyskusji dotyczącej samej gry. Wasze wrażenia, przeżycia, czy widzieliście, czy nie, czy Wam się podoba, czy nie. No i oczywiście o samym odcinku. Także naczepa zaparkowana. Ja dojechałem cały i zdrów. Naczepa również. Ja Wam dziękuję za uwagę. Przyczepa również Wam dziękuję za uwagę. To był kolejny piękny dzień z życia kierowcy ciężarówki. Siema, nara, pa.